Witam, Bogusz Kasowski, Surowcowe Info w czwartek, 30 czerwca. Program zaczynamy od bardzo krótkiego wstępu, ponieważ Nord Stream 1, gazociąg, który działa, funkcjonuje, dostarcza gaz do zachodniej Europy, choć w ostatnim czasie zmniejszył dostawy o 60%, wchodzi w okres corocznej konserwacji. W tym roku konserwacja jest zaplanowana na okres od 11 do 21 lipca. Gazprom zmniejszenie dostaw w Nord Stream 1 tłumaczył dotychczas e, brakiem części zamiennych, co zostało potwierdzone przez Siemensa, który nie może ze względu na sankcje wysłać z Kanady, gdzie była serwisowana jedna część do Rosji. To zostało potwierdzone przez stronę zachodnią. Natomiast w tej chwili pojawiają się obawy, czy po tej konserwacji od 11, po 11 lipca nie dojdzie do całkowitego zatrzymania gazu. Co oznacza, że od 11 lipca. Europa może być pozbawiona kolejnego bardzo istotnego gazociągu, zostanie jeszcze gazociągi płynące przez, idące przez Ukrainę oraz przez Turcję, ale jednak nie są one aż tak wydajne. Oczywiście za chwilę sobie jeszcze omówimy kwestię gazu, ale tutaj pokazuje to rzecz, o której mówiłem tak naprawdę od samego początku, kiedy była mowa o budowie Nord Stream 2 i kiedy zacząłem prowadzić programy, że tak duże uzależnienie jest bardzo niebezpieczne od Rosji. No i efekty będziemy widzieć tego również dalej, ponieważ CEO Shell'a Ben Van Burden powiedział, że myśli, że nie będzie w stanie pokryć e, Europa całej przepustowości gazociągów rosyjskich za pomocą LNG. E, tutaj bez jakiegoś racjonowania według niego nie będzie możliwe utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego Europy w najbliższych kilkunastu miesiącach. Tak więc sytuacja jest nawet bym powiedział bardzo niebezpieczna dla nas konsumentów, nie mówiąc już o gospodarce unijnej. Ale to no, było do przewidzenia, o tym mówiłem od początku, że jakiekolwiek sankcje na Rosję są bardziej dotkliwe dla nas niż dla Rosji. Wojna toczy się dalej. Rosja funkcjonuje o innych aspektach też tego będziemy mówić dzisiaj, jest naprawdę masa bardzo fajnych, interesujących newsów, więc zachęcam też do zapoznania się też z tekstem pisanym na stronie, link macie w opisie odcinka. Z aktualnościami dzisiejszymi, bo jest tego naprawdę dużo, a ja też nie chcę Was trzymać w programie nie wiadomo ile czasu, tak więc nie przedłużając, my popatrzymy na wykresy, a oczywiście po programie zachęcam. Łapka w górę, komentarz, udostępnienie materiału dalej, czy też subskrypcja, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. Dzięki wielkie z góry za to i popatrzmy w świeczki. Zaczęliśmy od gazu, to przy gazie zostaniemy. Jeszcze tutaj Chciałem wspomnieć w kontekście gazu oczywiście europejskiego, bo w, na wykresie mamy gaz amerykański, że Jack Sullivan, draca do spraw bezpieczeństwa narodowego w Białym Domu, powiedział, że rozpoczęły się rozmowy z innymi krajami, w tym z Indiami, na temat ograniczenia cenowego na gaz z Rosji. Chodzi o kap nakładany na ceny surowców energetycznych gazu i ropy naftowej, o którym... Które chcą wprowadzić kraje z G7 z największych gospodarek świata, żeby ograniczyć dochody Rosji i utrudnić im prowadzenie działań wojennych. Oczywiście ma to sens, ale jak też powiedział ponownie prezes Szala, a całkiem całkiem sporo powiedział w ostatnim czasie. Natomiast. Em, kwestią istotną jest, że powinny być tylko i wyłącznie brane pod uwagę takie rozwiązania, gdy reszta krajów się na to zgodzi. Między innymi zwłaszcza Indie, Chiny czy Brazylia. Bo jeżeli one się nie zgodzą, to jako potężne rynki odbioru surowców energetycznych są w stanie tak naprawdę sprawić, że Rosja nie odczuje tych, tych nowych sankcji w żaden sposób na swoim eksporcie, ponieważ no, gazu do Europy ta, ograniczają eksport ropy już Europa oficjalnie nie kupuje choć prezes Orlenu się przyznał, że kupuje nadal Europę Rosji, czyli mamy bardzo tanią Europę, co zwiększa jeszcze bardziej olen Orlenu, a my płacimy na stacjach kosmiczne pieniądze, no ale to już jest inna bajka. Niemniej, co do amerykańskiego rynku, prognozowany popyt wraz z eksportem na ten tydzień to 94,2 miliarda stóp sześciennych gazu, na przyszły tydzień ma to wzrosnąć do 95,5 i teraz będziemy obserwować wzrost zapotrzebowania w związku z upalnymi pogodami. Upalną pogodą, tą letnią pogodą, tak, gdzie już teraz przecież wiemy, że w Teksasie mieliśmy kolejowe zapotrzebowanie na energię elektryczną, czyli również na gaz, a efektem te, tego były te wysokie zużycie prądu, co wynika oczywiście z włączania klimatyzatorów, a mamy dopiero Czerwiec, tak więc lipiec, sierpień to są naprawdę te najcieplejsze miesiące w roku, tak, na półkuli północnej przynajmniej, więc tutaj jest spore ryzyko, że będzie to zapotrzebowanie nam bardzo rosło w tym sezonie. Produkcja w Stanach na czewiec 95,1 miliarda stóp sześciennych tak minimalnie mniej niż w maju natomiast przepływ do terminali eksportowych poprzez zamknięcie terminala Freeport LNG Spadły o 10% ponad miesiąc do miesiąca do 11,2 miliarda 100. Czt. Ceny gazu, jak widzimy, zatrzymały się. Mówiłem, że od szóstki jest bardzo prawdopodobne odbicie. Zobaczymy, jeżeli ta zrobi nam podwójne dno i się znowu odbije, to powiem szczerze, będzie to bardzo mieszany sygnał, bo poruszenie się w przedziale takim dość wąskim 6,650 oznacza, że rynek na coś czeka, tak? czyli tutaj jakaś forma konsolidacji by była niewskazana, bo ceny są wysoko i jednocześnie pokazują, że rynek na coś czeka, tak więc tutaj jakaś decyzyjność rynku, czyli albo zdecydowane przebicie szóstki, albo nie już w okolice szóstki, tylko pójście w górę byłoby wskazane, bo po prostu ciężko jest stwierdzić, co ten rynek chce z tym gazem zrobić, przynajmniej jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Te zapasy gazu nam oczywiście przejazdują. One przejazdują nam troszkę szybciej niż w ostatnich latach, natomiast nadal są sporo poniżej. Zobaczymy, jaki będzie odczyt z dnia dzisiejszego. Tak więc tutaj myślę, że będzie można coś ewentualnie pokombinować. Natomiast no, na chwilę są dla mnie gaz jest po prostu aktywem nierozgrywalnym, bo jest w miejscu takim toczkę niezdecydowanym. Od szóstki się odbiliśmy, ale bez jakiegoś większego ruchu, więc jeżeli ktoś miał pozycję w tym momencie o, o, powyżej szóstki złapaną, najlepiej, żeby miał już ją zabezpieczoną na Bake albo i zamkniętą, tak więc dla własnego bezpieczeństwa kapitału. Koje energetyczne to możemy popatrzeć na ropę, która też nam troszkę podbiła wyciła nam na ponad 115, co też mamy zaznaczone na wykresie. Jesteśmy powyżej SMA55. E, tutaj jest bardzo dużo takich newsów, bym powiedział właśnie, prowzostowych dla ropy. I tak naprawdę ciężko się zdecydować, który jest najistotniejszy, ponieważ no, wyciekła do sieci rozmowa. Gdzieś przed spotkaniem Joe Bidena z prezydentem Francji Macronem, gdzie było wspomniane, że e, ani Arabia Saudyjska, i Zjednoczone Miasta Arabskie nie posiadają jakichś dużych, wolnych zasobów produkcyjnych, co będzie się przekładało niestety na możliwości e, zwiększenia wydobycia. I to w sumie nie dziwi, tak, bo jakby na to nie patrzeć, jesteśmy tego świadomi od pewnego czasu, że tam nie ma jakichś kosmicznych wielkości, choćby dlatego, że. Arabia Saudyjska już podała plan, że do 2026 roku, czyli przez kolejne 4 lata chce zwiększyć wydobycie u siebie do 13 milionów baryłek z tutaj z niecałych 11, tak więc to jest oczywiste, że oni nie mają, tam sumarycznie będzie około miliona baryłek możliwe do dodania. Natomiast z drugiej strony mamy dzisiaj spotkanie OPEC+, więc zobaczymy co ich prognozy będą nam mówiły na temat na temat tego rynku, bo jednak, jakby na to nie patrzeć, brać pod uwagę prognozy producentów ropy naftowej jest bardzo dobrze, ponieważ ich prognozy, opierając się na ich prognozach, oni podejmują decyzje polityczne. Tak więc o zwiększeniu wydobycia czy zwiększeniu nakładów inwestycyjnych, które też są właśnie potężną bolączką dla wielu krajów produkujących ropę naftową. Do tego doszła kwestia Ekwadoru. Eksport ekwadorskiej flagowej ropy. Oriental pozostał zawieszony na mocy deklaracji siły wyższej, czyli tutaj tych protestów i strajków ogólnopaństwowych, w których zginęło już co najmniej 8 osób. 50% co najmniej spadło wydobycie, do 234,5 tysiąca baryłek. Eksport ropy z Ekwadoru to jest nieco ponad pół miliona baryłek, tak więc pół miliona baryłek nam znowu wypłynęło z rynku, zniknęło i nie wiadomo kiedy wróci. Problem jest w tym, że do Ekwadoru też między innymi zwróciło się wielu producentów po odejściu od rosyjskiej ropy. Tak więc tutaj jest naprawdę duży problem. Problemem jest też to, że kolejna firma energetyczna, bo wspominaliśmy o strajkach w jednostkach Total Energies. W tym momencie Exxon Essof na południu Francji też rozpoczął się strajk. To jest rafineria, która ma zdolność afinacyjną na poziomie 7 milionów ton ropy naftowej rocznie, co odpowiada za około 10% zdolności afinacyjnych we Francji. Czyli też to nam podniesie ceny, bo. Francja będzie zmuszona kupować tą ropę poza swoim krajem, więc tutaj wiadomo, że wtedy będziemy mieli wzrosty. Jedna piąta, według J.P. Morgana, jedna piąta światowych zdolności produkcyjnych jest obecnie objęta jakąś formą sankcji. Tu wymienione są oczywiście trzy główne kraje objęte sankcjami: IAN, Rosja i Wenezuela. I to jest powód, dla którego. Nie ma specjalnie szans według JP Morgana na spadek rychły cen bez jakichś tutaj zmian politycznych. Czy sankcje działają? W Wenezueli władza się nie zmieniła, w Iranie dalej rozwijają broń atomową i eksportują ropę naftową oczywiście nieoficjalnie, nielegalnie i w mniejszych ilościach, ale też funkcjonują. Rosja dalej prowadzi wojnę na Ukrainie. Sankcje na Koreę Północną także nie dotykają władzy, tylko ludność cywilną. Tak więc tutaj bym powiedział, że kiepsko jest. Natomiast ja bym chciał jeszcze wspomnieć o dwóch rzeczach. Pierwsza to jest Francja, gdzie francuski minister finansów wezwał w poniedziałek Total Energies, aby jeszcze więcej poprawiła tutaj relację cenową benzyny do aktualnej sytuacji, czyli obniżając ceny. Rząd francuski obniżył o państwowo. 18 centów zrobił rabatu, odkąd zaczęła się wojna i te ceny energii wyskoczyły. Przypominam, że VAT w Polsce spadł na skutek wysokiej inflacji jeszcze przed wojną, tak? Więc tutaj nie ma to co porównywać. Francuzi o 18 centów, eurocentów obniżyli ceny i Total Energy zaoferowało 10 eurocentowy rabat. Czyli razem mamy 28 centów, co przy cenach na poziomie 2 euro jest naprawdę bardzo dużą kwotą, w Pomijając już oczywiście o przeliczeniu na złotówki, to jednak procentowo też ujmując w porównaniu do 30 groszy dla tylko i wyłącznie e, uczestników programu lo lojalnościowego ze strony Orlenu i to w dodatku z limitami tankowania, no, wygląda powiem szczerze dość... No Orlen wypada słabo, tak? Ale to tak bym też chciał wspomnieć. Natomiast Japonia naciska na usunięcie celów dla pojazdów o emisji z oświadczenia G7, które tutaj Zlikwidować Chcę zapis, że co najmniej 50% pojazdów ma być o zerowej emisji w krajach G7 do 2030 roku. Mniej konkretny zapis ma mówić o zwiększeniu, znacznego zwiększenia sprzedaży udziału i upowszechniania bezemisyjnych, lekkich pojazdów dostawczych, żeby tutaj. Nie stawiać jakichś egoistycznych danych, tak? Powiem szczerze, że razem z faktem, że Niemcy odrzucają unijną propozycję zakazu sprzedaży samochodów spalinowych po 2035 roku przez na terenie Unii Europejskiej, to jest to kolejna silna gospodarka, która dostrzega, że elektryfikacja w tak szybkim tempie może sprawić więcej problemów niż korzyści, tak? Więc tutaj no, chyle czoła, że zaczynają to dostrzegać, że nie rozmawia się o Jakiś tutaj kwestiach związanych przede wszystkim z ekologią, tylko też zaczyna się myślenie racjonalne. Co myślę, że też troszkę zostało przywołane przez właśnie nasz obecny kryzys wywołany wojną na Ukrainie. Tak więc tutaj jest całkiem nieźle. Tak więc te ceny ropy są raczej bezpieczne na wysokich poziomach. Schodzenie do 110 jest w tym momencie oznaką ciekawego miejsca do kupna, bo na razie. No, chyba że OPEC dzisiaj ogłosi zwiększenie limitów o milion i więcej, ale to by musiał za tym iść konkretna deklaracja o ile więcej niż zgodnie z planowanym lim zwiększeniem limitu, czyli 432 tysiące bajełek dziennie dla całej grupy OPEC, Plus, podwyższyłaby produkcję Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie jeżeli oni są w stanie podnieść w tym momencie produkcję około milion barełek, to mielibyśmy szansę zepchnąć ceny w okolice 100 dolarów. Tylko te dwa kraje by musiały zwiększyć limit o, znaczy zwiększyć produkcję o milion barełek. Jeżeli podniosą limit o 432, czy nawet o ponad 600 tysięcy jako ostatnio, to nie ma szansy, żeby oni produkowali o milion więcej, tak? skoro limit będzie podniesiony o niższe wartości. Arabia Saudyjska, Zjednoczone i Arabskie produkują zgodnie z limitem. Tak więc tutaj jest mocno zależna. Myślę, że nikomu z krajów producenckich, jak i Rosji nie zależy na obniżeniu ceny, czyli gwałtownym zwiększeniu podaży z innych źródeł. Jeszcze tutaj w kontekście paliwa warto wspomnieć, że i przechodząc już tak naprawdę na inne surowce, bo przerzucimy się już na surowce rolne, rzucimy pszenicę sobie na początek, ten nam się ustabilizowała powyżej 920 centów. Natomiast ze względu na wysokie ceny paliw, mamy protesty kierowców ciężarówek w Argentynie, gdzie w środę do terminali Osayo nad rzeką Pajana przybyło 889 ciężarówek ze zbożem, nie tylko z pszenicą, ale ogólnie ze zbożem, co jest spadkiem o 76% rok do roku. A ciężarówki przewożą ponad 80% zbóż przeznaczonych na eksport. W terminalach brakuje około 400 tysięcy ton towarów, więc tam są bardzo blisko wyczerpania limitów, więc będą opóźnienia w załadunkach, jeżeli za chwilę ten protest kierowców ciężarówek nie zostanie ograniczony tudzież zatrzymany. Olej sojowy, śruta sojowa, kukurydza, pszenica, wołowina to są te główne produkty eksportowe, rolne. Z Argentyny, tak więc one tutaj mają szansę też nam troszkę pogłębić tą sytuację kryzysową, bo pamiętajmy, że mm, niewłaściwe przechowywanie, czy też przechowywanie zbyt długie w środkach transportu zbóż, też wpływa negatywnie na ich jakość. Więc tutaj może się to znacznie, znacznie pogorszyć pod tym właśnie względem. Z kolei unijny cel, żeby do końca lipca wywieźć z Ukrainy 20 mln w ton zboża, by ograniczyć ryzyko. Zwiększenia głodu na świecie, a także oczywiście zrobić miejsce na Ukrainie dla zbóż z nowych zbiorów, tegorocznych zbiorów, no, zdaniem naszego Ministerstwa Rolnictwa i, i nie tylko jego, są w tym momencie niemożliwe. Dlaczego? Z tego co pamiętamy, eksport zbóż z Ukrainy przed wojną osiągał około 6 milionów ton miesięcznie. Jeżeli mamy w ciągu miesiąca wywieźć 20 milionów ton, czyli 3 razy więcej ponad a dokładniej 3,33 razy więcej, czyli naprawdę dużo, dużo więcej, mając nadal zaminowane porty, mając nadal blokady portów przez flotę czarnomorską Rosji no powiem szczerze. Cel ambitny i nierealny, to mniej więcej coś na tej zasadzie jakbyśmy mając Dezynę chcieli konkurować z TRW ręczną dezynę, że tak wspomnę. Tak więc, no myślę, albo skutek, tak, skutek dostarcza, któregoś z dostawców jedzenia i przeciwko, na, postawimy obok boli muły jeden. Więc, jeżeli ktoś, skutejem, zwykłym skutejem takim wziętym z ulicy, wyga taki wyścig, to gratuluję. Natomiast Sowekon podnosi prognozę eksportu pszenicy z Rosji na ten sezon 22-23, który zaczyna się jutro do rekordowych 42,6 miliona ton. Tak więc tutaj to jest czynnik, który nam troszkę stopuje te ceny, bo powinniśmy raczej mieć prowzrostowy ze względu na tę niemożliwość tak naprawdę eksportu 20 milionów ton. I myślę, że każdy, kto siedzi na tym rynku pszenicy dłużej niż 3 miesiące, to jest świadom tego, że nie ma fizycznych możliwości i infrastrukturalnych, i technologicznych, bo też nie każdy statek wpłynie na Morze Czarne. Kwestia ryzyka zagrożenia jest bardzo duża, więc tutaj nie każdy statek płynie na Morze czajne, żeby to zboże odebrać, nawet jeżeli będzie taka możliwość. Tak więc jest praktycznie nierealne, żeby udało się przez te wakacje wyeksportować 20 milionów ton, nie mówiąc już o tym, żeby zrobić to w ciągu najbliższego miesiąca. Rosja ma szansę tutaj troszkę wspomóc, mając te ekordowe zbiory, eksport, natomiast też właśnie pytanie, na ile tutaj niektóre spółki transportowe nie będą chciały robić interesów z Rosją. Spółki pośredniczące tudzież transportowe. Tak więc tutaj to jeszcze też zostaje pod znakiem zapytania. Myślę, że prognozy SOWECONOL powinny być, powinny oczywiście odzwierciedlać jakieś um, założenia realne, natomiast wydaje mi się, że troszkę bardziej też lecą propagandowo w sensie, patrzcie, co możemy zrobić, jeżeli nie zrobimy, to wina Zachodu. Um, czy będzie to wina Zachodu, to jest oczywiście też kwestia mocno dyskusyjna. Choć ja, jak zapewne zauważyliście, uważam, że Zachód jest mocno winny tego wszystkiego, co się dzieje z cenami, ze względu na no, swoje działania. Tak więc tutaj nie będę w jakiś sposób bronił Europy i Stanów Zjednoczonych, bo o ile sankcje z mojego punktu widzenia są jak najbardziej skazane, to jak pokazują aktualne przykłady, niespecjalnie dają radę, bo wojna dalej się toczy. Tak, żeby to spłycić tylko i wyłącznie do kwestii stricte wojny. Więc tutaj to jest kwestia już bardzo dyskusyjna, a same pszenice na pszenicy, powiem szczerze, dla mnie to jest dobra pszenica na longa i naprawdę na pewno myślę, że tutaj jest jeszcze szansa, żebyśmy troszkę wzrośli, bo jednak te warunki pogodowe są tragiczne. W kwestiach związanych jeszcze między innymi z Włochami, ta rekordowa od 70 lat susza we Włoszech sprawiła, że w tej największej włoskiej rzece poziom wody jest na tyle niski, że zostały tutaj zaczyna się cofać woda oceaniczna. W efekcie mamy słoną wodę w rzece słodkowodnej, czyli nie można użyć resztek tej wody, czyli tej wody z rzeki, do nawadniania pól, bo jeszcze bardziej zniszczymy tą solą morską e, uprawy. Tak więc. Masakra. Do tego mamy też falę upałów wraz z pożarami w Tunezji, które już tutaj zapowiadała, że będą mieli 1,8 miliona ton z pszenicy zebranej. 10% więcej niż w ubiegłym roku. Fantastycznie. Ale obecnie mówi się, że 1,4 miliona ton jak zbiorą pszenicy, to będzie dobrze. Ponieważ tutaj pilnują rolnicy w tej chwili bardziej swoich pól, czy nie wybuchają pożary wywołane właśnie skrajnymi upałami które tutaj wcale nie skończą się ze żniwami, ponieważ również będzie trzeba pilnować stogów siana, która będzie po tych żniwach pozostanie na polach. Tak więc tutaj naprawdę plus przestępczość, o której jest mowa, że gangi będą próbowały kraść wysokiej jakości pszenicę. No po prostu Tunezja też ma spory problem w tym momencie, co dokłada kolejną niestety cegiełkę do Globalnych programów problemów żywnościowych i w tym momencie patrząc na te wszystkie informacje, 933 centy za buszel, to nie jest cena wysoka. Jeżeli chodzi o rynek pszenicy. Oczywiście byliśmy znacznie, znacznie wyżej. Byliśmy przez bardzo długi czas, wiele lat niżej, tak? Zobaczcie, że tutaj w 13 roku sięgaliśmy tych poziomów powyżej 900 i bardzo chwilowo w 11, ale znacznie wyżej byliśmy w 2008, wtedy podczas. Po, kryzysie, po rozpoczęciu się kryzysu nieruchomościowego w Stanach Zjednoczonych. Tak więc, no, powiem szczerze, że jeszcze ta cena jest, według mnie, bardzo okazyjna. Będąc poniżej tej strefy, tak z zasięgiem, oczywiście, do gdzieś połowy tej strefy, czyli tego poziomu FIBO 1076, brzmi naprawdę nieźle. Z czego trzeba będzie bardzo uważać przy poziomie 1000 centów za busher. Ale, no, zobaczymy, jak to będzie się wszystko nam toczyło. Dalej, dzisiaj też wspomnieć chciał o Soi, gdzie dla odmiany Soja powinna troszkę nam zaliczyć jeszcze korekty tych ostatnich ruchów. Ponieważ prognozuje się, że w rozpoczynającym się we wrześniu sezonie 22-23 w Brazylii, obsiane może zostać Soją w 3% więcej obszaru niż w tym sezonie, co sumarycznie da nam wzrost zbioru w przyszłym roku do 18,5%. Do 148 milionów ton soi. Co prawda rosną koszty, zwłaszcza związane z nawozami, ale nadal rolnicy będą mieli spojem aż znacznie lepsze niż na innych surowcach rolnych. Tak więc tutaj jest szansa, że tej soi będzie więcej, zwłaszcza tutaj z Brazylii. Zobaczymy, jak to będzie oczywiście wyglądało w tej dłuższej, dłuższej perspektywie. Im bliżej sezonu, tym łatwiej będzie to oceniać. Natomiast. Też kwestia właśnie eksportu nawozowego, gdzie Brazylia importuje ponad 80% swoich nawozów. No bym powiedział, że jest dość istotna dla tego właśnie rynku i może ograniczyć nam tą produkcję, mimo zwiększenia areału może po prostu ograniczyć nam tą produkcję. Idąc dalej o rynkach, była prośba, żeby spojrzeć na rynek bawełny w ostatnim czasie, który nam zaliczył spory spadek i to co tutaj możemy zauważyć, to to, że nam ten poziom FIBO już przestał jakkolwiek funkcjonować. Ten poziom FIBO, który tutaj mamy, który dotyczył tych spadków, tego ruchu spadkowego 2.18, e, 2.20 też już można wyrzucić, więc narysujemy sobie nowe FIBO od dołka, który tutaj widzimy do lokalnego szczytu, który przecież jest bardzo mocno potwierdzony. To co widać, to oczywiście fakt, że Fibo poprowadzone do tego dołka tutaj 4 maja, to znaczy z dołka z 20 roku i do 4 maja z tego roku, Fibo świetnie zadziałało, bo na tym poziomie 135 mieliśmy zobaczcie pierwsze zatrzymanie i drugie zatrzymanie spadku cen. Później było to jako opły. Tutaj także na kolejnym Fibo mieliśmy zatrzymanie cen i w tej chwili także Fibo 50% nam zatrzymało ceny. Jesteśmy w 50% korekcie. To, co mi się udało znaleźć za informację na temat tej wyceny bawełny, ten zakres tutaj można wywalić, bo on aż tak istotny, jak widać, nie jest. Ta cena aż tak mocno się w nim nie trzyma. To, co można było znaleźć na temat bawełny, to fakt, że w Indiach pojawił się problem z nie tylko z dostępnością wysokiej jakości bawełny, ale z faktem, że nikt jej nie kupuje. Że tutaj już ta recesja producencka już producenci ograniczają zakupy no, wietrząc trochę recesję, wietrząc wyższe koszty, i w efekcie produkcja jakiejkolwiek bawełny przestaje się troszkę opłacać. To jest kwestia mocno podażowa, więc tutaj ona powinna być pełnoprawna dla tego rynku. Ale fakt, że nie kupują jest już wyceniany. Tak samo to, że jest ten okres przedwakacyjny sprawia, czy też wakacyjny już można w sumie powiedzieć, sprawia, że część spekulantów z tego rynku wychodzi, czekając na rozpoczęcie nowego sezonu, który, jeśli dobrze pamiętam, zaczyna się w październiku. Tak więc na rynku bawełny, powiem szczerze, dość ciekawa sytuacja, bo podażowo powinniśmy być, e, rosnąć i to co najmniej o te 10%. Natomiast w tej chwili, no powiem szczerze, po tak głębokiej korekcie, no jakieś odbicie by się przydało, tak. Tutaj to co mieliśmy, tego odbicia, to ono odbicie było, no tu było jakieś 7%, tutaj było około 4%. No powiem szczerze, że nie wiem, bo tak widać, że ten poziom 90 centów był bardzo istotny, który mamy tutaj FIBO 61.8, natomiast czy mamy szansę się stoczyć tak nisko? W perspektywie bym powiedział tak, że jest to ta świeczki, żeby gdzieś tutaj szukać długiej pozycji w okolicach tych cen powyżej setki z stop lossem generalnie troszkę poniżej setki, żeby dość ciasno było, natomiast też z perspektywą, no, prognozując 10% euforgoje, tak, no to nastawiamy się, że około 8% tego ruchu złapiemy, znaczy 80% tego ruchu, czyli około 8% zmiany ceny powinniśmy złapać. Czyli zestawienie się na około 2 centy da nam 4 do 1 w kontekście oczywiście zysku do ryzyka, natomiast no w tej chwili pytanie czy Widmo recesji będzie silniejsze niż brak surowca w Indiach. No i jak wyglądają też kwestia jakości bawełny w Stanach Zjednoczonych. Bo ta jakość jest też prowzrostowa, bo patrząc po wykresie, który macie, na stronie surowcowe info, więc jak najbardziej zachęcam, bo co tydzień wrzucam wykresy z zaportów Crop Production zbiorcze takie najważniejsze, zwłaszcza dotyczące jakości. To możecie sobie zerknąć i zobaczyć, że faktycznie jakość w tym roku bawełny w Stanach Zjednoczonych jest znacznie, znacznie niższa niż w ubiegłym roku. Tak więc no, zrealizowano tutaj sporą część zysków. Natomiast no, wojna specjalnie nam nie wpłynęła na ten rynek, więc tutaj nie powinniśmy mieć to, nie powinno to mieć znaczenia. Natomiast już recesja jak najbardziej. Tak więc te spadki to jest realizacja zysków wraz z widmem recesji, czyli brakiem zakupu surowca od producentów znaczy przez producentów odzieży między innymi i w efekcie mamy spadki cen wyjście spekulantów do tego tak więc no tak jak mówię długa pozycja całkiem ciekawie brzmi bo jest stanio a perspektywy są kiepskie co do dostępności surowca więc tutaj teoretycznie długa pozycja brzmi fajnie ale też trzeba bardzo uważać i liczyć się z tym że szanse na straty są dość duże tak bo powiedziałbym no w tej chwili nawet Biorąc pod uwagę, że przy tak kiepskich danych jakościowych ze Stanów Zjednoczonych czy też ograniczeniu podaży wysokiej jakości bawełny ze strony tutaj, no tą batę na bawełnę, zbijane kulki bawełny, to no, jest to perspektywa z dużym ryzykiem, i bym powiedział, że te spadki no, są dość niebezpieczne. Tak więc z dużą dozą ostrożności, ale też może być bardzo ciekawy ruch w górę. Wypadałoby też wspomnieć o kawie, która nam tak naprawdę, zobaczcie, że mieli się w miejscu 216 do 232. Bardzo szeroki zakres, ale zobaczcie, że większość czasu jesteśmy w tym zakresie już od 4 miesięcy. Tak więc kawa tutaj nienadzwyczajnie i też mamy mieszane dostawy informacje. Po pierwsze są wstrzymywane troszkę dostawy przez niektórych rolników Bezeli, liczących na wyższe ceny, mimo że już są wysokie. Mamy tutaj spadające zapasy certyfikowanych zapasów na amerykańskim rynku, natomiast sezon 2022 23 według City to będzie nadwyżka na rynku kawy o 3,2 miliona wojków, co powinno obniżyć ceny do 200 centów. Czyli, według City mamy perspektywę obniżki tej ceny ze względu właśnie na wysoką podaż na przyszły rok. Jeżeli te prognozy będą potwierdzane przez kolejne źródła, to powiem szczerze, faktycznie może tutaj dojść do obniżki cen, w związku z perspektywą oczywiście, kupuj plotki, sprzedawaj fakty z realizacją założeń powiedzenia. Tak więc, tutaj też patrząc po tym, gdzie jesteśmy. Jesteśmy bliżej tego szczytu 232 czy nawet 238. Nie chciałbym go rozszerzać, ale generalnie, co do zasady, ten zakres, no myślę, że wszyscy widzimy, tak? Większość czasu przebywamy między 216 a 232. Tu mieliśmy seję kilku dni, taką dłuższą, gdzie byliśmy powyżej 232, bo tu byliśmy symbolicznie, tutaj po prostu zrobiliśmy mały wypad na północ, tutaj też przewalczamy tą granicę 232. Na południe też mieliśmy wypady, nie licząc tutaj tej serii 4, 6, 7 sesji, z których dwie były całkowicie poniżej 216. Cała reszta dotyka tego poziomu 216. No i tutaj właśnie, tak jak mówię, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sesji, które były powyżej 232, choć wspierały się na tym właśnie poziomie. Więc jesteśmy po środku tego, w górnym ograniczeniu tego przedziału. Mamy perspektywy dobrych zbiorów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Rolnicy też nie mogą czekać w nieskończoność fajmerzy kawowi w Brazylii, bo muszą sprzedawać. Więc ta perspektywa raczej prospadkowa powinna być przez nas brana pod uwagę, co najmniej w tym zakresie, do 216. Na rynku cukru, także względna stabilizacja, wyznaczony przez nas poziom na 18,5 centa jest przez ostatnie 10 sesji praktycznie codziennie dotykane w jakiś tam sposób. Przerób trzciny cukrowej w południowej, środkowo-południowej części Brazylii wyniósł w pierwszej połowie czerwca prawie 6% więcej niż w ubiegłym roku, ale poniżej szacowanej przez analityków ilości 42,2 miliona ton. To jest przerób trzciny cukrowej. Produkcja cukru wyniosła 2,14 miliona, to jest prawie 4% spadku rok do roku, zaś etanolu 1,82 miliarda litrów to jest 6,31% więcej niż rok do roku. E, ogólnie w tym sezonie przełup trzciny cukrowej spadł o 12,71%, co jest odzwierciedleniem niższej jakości surowców. E, surowca, czyli tej trzciny cukrowej samej w sobie. Całkowita zawartość odzyskiwanego cukru ma w tym roku spaść o ponad 3 kg na tonę. Więc w tym momencie też mamy dużą ilość przeznaczoną na etanol ze względu na wysokie ceny ropy, bo 55,6% trzciny cukrowej trafia na etanol i to jest prawie 2 punkty procentowe wyżej niż rok temu. Więc jest to naprawdę duża wartość i też myślę, że tutaj to może mocno zaważyć na tych cenach, gdzie jednak ten parytet etanolu w okolicach 18-18,5 jest w tej chwili ze względu na te forsowane zmiany podatkowe w Bazeli, które biorąc pod uwagę wybory prezydenckie, które się zbliżają, no raczej będą miały tutaj miejsce, bo jednak populizm rządzi, tak. E Czynnikiem prospadkowym też jest tutaj fakt, że Indie rozważają zezwolenie młynom na wysłanie cukru zgromadzonego w zapasach. Tym bardziej, że zgromadzony jest cukier surowy w, okolice w liczbie 4,5 miliona ton, a go się nie sprzedaje na rynku krajowym. Co oznacza, że powinien zostać albo jafinowany, albo przeznaczony tutaj na eksport. Tak więc tutaj jest szansa, że 200 tysięcy ton cukru w portach w całym kraju zostanie dość szybko wrzucone na rynek, co też będzie prospadkowe z perspektywą na te 18,2, nawet 18 centów, jeżeli do tego faktycznie dojdzie. Gdzieś mamy tutaj wykresik złota, które powolutku nam wychodzi z inside baya. I powiem szczerze, powolutkie to wolne wychodzenie z inside baya i to wychodzenie dołem jest dla mnie mocno niepokojące, tak więc bardziej bym tutaj liczył na to, że jednak zatrzyma się na to 18800, 800 centów, bo na razie no nie ma podstaw, żebyśmy schodzili, bo jednak widmo recesji jest dość mocne i ono powinno nam podbije te ceny złota. Natomiast, tak, Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na import rosyjskiego złota który Rosja odpowiada za 10% podaży globalnej w ubiegłym roku globalna produkcja wyniosła niecałe 3600 ton. Pierwsza piątka pod względem produkcji to Chiny: 332 tysiące ton. Rosja: 330,9 przepraszam, nie tysiące. 332 tony to Chiny: 330,9 ton to Rosja. 315,1 ton to Australia. Dalej są Kanada i Stany Zjednoczone. Kanada ma niecałe 193 tony. Stany Zjednoczone niecałe 187 ton, z kolei ponad 100 ton, ale poniżej 130 wydobywa Gana, Peru, Meksyk, Indonezja, EPA, Uzbekistan i Burkina Faso. Z kolei na Mali, w Brazylii i w Sudanie wydobywa się pomiędzy 85 a 99 ton. Tak więc tych największych producentów macie też oczywiście podanych na stronie surowcowe info, jak zawsze. Więc jak coś te informacje macie na tej stronie. Natomiast w tej chwili mamy. Kwestie związane z y, słabszym PKB, y, czyli tą prognozę recesji, która no, powinna nam generować uchwał stopy na złocie jeszcze tego nie wygenerowała, bo nie wiadomo jak mocno podskoczą stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych w lipcu. Mówi się cały czas o 0,75, natomiast y, powiem szczerze, że tak y, inflacja rosnąca to może naprawdę pokazać, że Stany Zjednoczone nie mają kontroli i będą chciały podnieść wyżej tą cenę. Eee. Jest trzem, Fedu ściga się, ściera się z obawami o recesję, tak powiedział. Eee, tak napisano w nocy TD Securities, i tutaj jest prawda, że właśnie to co mówię, że recesja jest tutaj tym istotnym punktem, który może nam te ceny wywindować. I powiem szczerze, że to wychodzenie z inside dołem mnie troszkę martwi. Więc a skoro nie wiem, co robić. To nie będę zawierał pozycji, tak? Bardziej liczyłem właśnie na wyścigujące ze względu na ecesję, pomimo podwyżek wedowskich. Ale tutaj najwidoczniej nie ma to być ten temat na teraz. I jeszcze jedna rzecz, a no dokładnie są dwa surowce. Co prawda, o platynie i paladzie sporo rozmawialiśmy z Macinem Tuszkiewiczem. Jest rozmowa dostępna na YouTube, która miała być we wtorek. Wrzucę też link do opisu. Więc będziecie mogli się też zapoznać z tą rozmową na temat platyny i paladu. Natomiast to, co tutaj powiedziano, powiedziała pracownica UBS Johnny Teves, to jest ważne, czy dyskusje w grupie G7 o zakazie importu metali szlachetnych z Rosji przełożą się także na platynę i palad. Palad: 40% dostaw pochodzi z Rosji, platyny około 10%. Więc Stany Zjednoczone, Japonia, Chiny, Unia Europejska, te wszystkie kraje, które mają wysokie, wyśrubowane. Bo Chiny też zaczynają śrubować swoje normy spalania palin, potrzebują tego paladu. Chiny oczywiście bez problemów kupią od Rosji, natomiast Japonia, Stany Zjednoczone i Unia Europejska już niekoniecznie, a ja przypominam to, co powiedzieli producenci paladu z EPA, że jeżeli w ciągu pięciu lat im się uda zastąpić podaż z Rosji paladu, to będzie sukces. Który wykłada, czy wymaga też oczywiście nakładów finansowych. Z kolei Impala Platinum uzgodniła pięcioletnią umowę płacową z jednym ze związków zawodowych e, zgodna z inflacją górniczą wynoszącą około 6,5%. W, w zeszłym miesiącu Anglo American Platinum też podpisał pięcioletnią umowę, więc tutaj mamy raczej do czynienia ze stabilizacją jeżeli chodzi o wydobycie platynowców w, Ameryce, w Afryce Południowej. Ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy dzień. Naprawdę zapraszam do lektury informacji na stronie Surowcowe Info, bo tego jest naprawdę sporo. Już i tak ja sobie skróciłem tutaj notatki, żeby skupić się tylko na tych najważniejszych rzeczach, ale widzę, że pomimo 35 minut nie jestem w stanie wszystkiego powiedzieć i widzę, że pominałem też jeden bardzo ważny aspekt. Słuchajcie, bo już kilka razy mówiłem o Yuanie, o Yuanie chińskim gdzie Yuan, Chiny starają się zwiększyć międzynarodową rolę Yuana, wymuszając momentami na swoich kontrahentach przyjmowanie rozliczenia w Yuanach. Tak? Między innymi z Australią, z Iranem, również z Rosją, czy z Indiami, czy z Wenezuelą i tak dalej. Natomiast doszło do sytuacji, w której Indie kupiły za pośrednictwem spółki córki rosyjskiej spółki rosyjskiej spółki suek ona ma spółkę córkę w Dubaju za pośrednictwem tej dubajskiej spółki córki od Rosji kupiła węgiel i rozlicza go w Iłanie czyli mamy dwa kraje, które nie są w żadnym momencie nie, transakcja nie przechodzi przez Chiny przynajmniej jeżeli chodzi o kwestie tutaj finansowe nie masz też spółki córki w Chinach, która by mogła Tłumaczyć zastosowanie Juana, jednak Johann znalazł zastosowanie międzynarodowe w obejściu oczywiście sankcji zachodnich, natomiast w rozliczeniu między Rosją a Indiami. I powiem szczerze, mówi się, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, natomiast zapowiadać już ją może. Więc tutaj myślę, że w tym aspekcie Rosja ma spore szanse na przyczynienie się czy mimowolne, czy planowe do wzmocnienia Juana, roli Juana na międzynarodowych rękach rozliczeniowych w znaczącym stopniu. Jeżeli tego typu umowy będą się pojawiały, a według doniesień niektórych osób z branży to takie umowy kolejne z innymi filmami też już się pojawiają pomiędzy Indiami a Rosją z wykorzystaniem Juana. W ciągu Jeden z handlowców walutowych z Singapuru powiedział, że w ciągu 25 lat ja nie słyszałem, aby jakikolwiek indyjski podmiot płacił w juanach za handel międzynarodowy. To w zasadzie obejście dolara amerykańskiego. Przy wysokich cenach węgla, przy sankcjach nałożonych na Rosję, myślę, że oczywiście Rosja sprzedaje w tym momencie węgiel po znacznie atrakcyjniejszych cenach, ale jednak jest to też bardzo istotny aspekt o którym też właśnie chciałem wspomnieć i mówię, tych informacji dzisiaj jest naprawdę dużo, tak więc zapraszam serdecznie do lektury, link jest w opisie i zapoznajcie się proszę z tymi informacjami, bo naprawdę są one bardzo szerokie, w bardzo szerokim gronie. Dzięki wielkie za uwagę, powodzenia na rynkach, udanego weekendu, do zobaczenia w poniedziałek. Też się dzisiaj będzie, opublikuję też plan na rozkład jazdy na lipiec, bo też niektórych programów nie będzie, czy aktualności ze względu na plany wakacyjne, ale sporo tego będzie się działo tak czy inaczej. Tak więc też śledźcie social media, do których też macie link w opisie. Dzięki wielkie raz jeszcze. Do zobaczenia.